Witam Was kochani bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was filmik o trochę innej niż zazwyczaj tematyce, a mianowicie jakieś mniej więcej 2 tygodnie temu pisałam na Facebooku, że zaczynam dietę lemoniadową, ale znaną głównie jako dieta Beyoncé. I najpierw Wam powiem, o co w tej diecie chodzi, jak się trzeba do niej przygotować, jak ja to znosiłam, a potem opowiem Wam resztę moich doświadczeń, no i przede wszystkim czy schudłam, czy jest to trwałe itd. Pierwsza sprawa, dieta, na której byłam, jest to, jak Wam mówiłam, rozpopularyzowana przez Beyoncé, która została zmuszona do schudnięcia aż 10 kg w bardzo, bardzo krótkim czasie, bo zrobiła to w niecałe 2 tygodnie. I to było wtedy, kiedy przygotowywała się do roli w musicalu Dreamgirls. I właśnie wtedy ona stwierdziła, że ta dieta będzie dla niej idealna. Tak naprawdę ta dieta została wymyślona już bardzo, bardzo dawno temu, bo w latach 40 XX wieku, czyli 70 lat temu. I została oczywiście wymyślona przez jakiegoś tam lekarza i później wiadomo, jakoś się to rozeszło. Na czym ta dieta polega? Przede wszystkim, jak wiele z Was na pewno zaraz pomyśli, o, to jest głodówka. To nie jest głodówka, dlatego że przyjmuje się posiłki, ale posiłki w wersji płynnej. Ta dieta opiera się na codziennym kilku bądź nawet kilkunastorazowym spożywaniu pewnego napoju, o którym zaraz Wam powiem. I ten koktajl możemy pić od 5 nawet aż do 12 razy dziennie, bez obawy, że jest to za dużo. Ten specjalny napój, który nazywam koktajlem, składa się z syropu klonowego, pieprzu kajeńskiego, limonki bądź cytryny oraz wody. Jak ten koktajl przygotowujemy? Kupujemy sobie najpierw produkty, żeby w ogóle mieć co pić. Więc tak, pierwsza kwestia, syrop klonowy za buteleczkę około 250 ml zapłacimy około 20-25 zł. Najtaniej widziałam w Rossmanie na 19,90, za 20 kilka złotych dostępny jest ten syrop w Piotrze i Pawle. Więc do szklanki 200-250 ml, zależy jakie macie szklanki, to aż nie jest tak ważne, wlewamy 2 nakrętki tego syropu, ja wylewałam po prostu 2 łyżeczki. Do tego wyciskamy sok z jednej cytryny, z połowy cytryny bądź jednej limonki, ja raczej wybierałam cytrynę. Do tego dosypujemy dosłownie szczyptę, naprawdę szczyptę pieprzu kajeńskiego i dopełniamy do maksymalnego poziomu wodą, czyli mniej więcej 200-250 ml. I to ten napój pijemy zamiast posiłków, ponieważ podczas tej diety nie można nic pić. Ja ten koktajl piłam od 3 do 6 razy dziennie, zależy, już po prostu chyba trzeci, czwarty dzień. Już mogłam tego w ogóle nie pić, bo w ogóle nie byłam głodna. Mój ogromny żołądek, który po prostu jest jak wielki wór, zazwyczaj zrobił się taki malusi, że ja wypiłam 3 razy dziennie ten koktajl i po prostu już byłam taka napita, że nic mi więcej do szczęścia nie było potrzeba. I teraz tak, jak do tej diety należy się przygotować? Przez 2-3 dni należy mniej syto jeść, nie najadać się do takiego momentu, aż czujemy, że jesteśmy super syci i już nic nam więcej nie potrzeba. Nie powinniśmy spożywać cukrów, napojów słodzonych oczywiście, nie powinniśmy smażyć posiłków, ale ja oczywiście w niedzielę wróciłam do morza. I stwierdziłam, i co teraz się będę 3 dni przygotowywać, co zanim będzie ta dieta, to się skończy tydzień, więc stwierdziłam, idę na żywioł. I pierwszy dzień, masakra, po prostu bolała mnie głowa, strasznie źle się czułam, byłam osłabiona, ale spodziewałam się tego, ponieważ w zeszłym roku tą dietę robiłam i wiedziałam, jak to będzie wyglądać. I później przez 5 dni od poniedziałku do piątku piłam właśnie tą lemoniadę, może to tak nazwać, bo to faktycznie jest lemoniada. Piłam ten napój właśnie od 3 do 6 razy dziennie, najwięcej chyba właśnie wypiłam 6, ale naprawdę w ogóle nie musicie tego pić, bo w ogóle nie jesteście głodni. Jeżeli chodzi o kaloryczność takiego napoju, oczywiście zależy od tego, ile syropu wlejecie. Ja lałam mało, żeby to miało jakiś taki w miarę przystępny smak, gdyż jeżeli wlejecie za dużo tego syropu, to ta lemoniada jest bardzo, bardzo słodka, po prostu jakbyście pili taki syrop toffee, całą szklankę, to jest po prostu nie do wypicia. No i w piątek właśnie skończyłam tą dietę i później, co jest najważniejsze, jeżeli wasze oczyszczanie, bo tak naprawdę to jest oczyszczanie, trwa do 5 dni, to ta faza wprowadzająca do normalnego jedzenia może trwać tylko 2 dni. Więc ja, oczywiście zaraz Wam powiem, mam tutaj wszystko w moim kalendarzyku zapisane, i ja po tych 5 dniach oczyszczania, gdzie nic nie jadłam, w sobotę piłam tak, rozcieńczany sok z pomarańczy, rozcieńczany sok z grejpfrutów, pół na pół z wodą.
wywar z zupy kalafiorowej i potem wieczorem zjadam jeszcze wywar z zupy i trochę warzyw. W niedzielę to samo, plus dodałam dwie zupy właśnie takie z warzywami i inne warzywa również jadłam i już od następnego poniedziałku, w sensie na trzeci dzień już po diecie, jadłam normalnie jogurt z otrębami, prowadziłam sobie rybkę, ryż, także teraz już dzisiaj mamy czwartek i jem zupełnie normalnie, nie ograniczam się. Oczywiście no, nie siedzę tak i nie jem lodów, ale to zaraz. Jeżeli chodzi jeszcze o składniki tego syropu, to syrop klonowy dba o to, żebyśmy mieli energię, miały raczej energię. Dostarcza niezbędnych witamin podczas tej głodówki, tak jednak, żeby organizm nie był osłabiony. Sok z cytryny bądź sok z limonki oczyszcza i odtruwa organizm, a pieprz kajeński przyspiesza przemianę materii. I teraz tak, na pewno będziecie ciekawi, jak wyniki, jak efekty, więc powiem Wam tak. Od poniedziałku do soboty, czyli przez pełne 5 dni, teraz sobota to jest na 6 dzień rano, więc tak, jeżeli chodzi o wagę, zgubiłam prawie 3,5 kg. Jeżeli chodzi teraz o wymiary, biust minus 1 cm, pod biustem minus 2 cm, talia minus 8 cm, biodra minus 2, uda minus 1, łydki minus 1. Więc generalnie poleciało naprawdę jak z bicza, ale stwierdziłam, że nie ma się co wiecie, cieszyć, ponieważ przecież jak zacznę jeść, to wszystko wróci. I teraz powiem Wam tak. Z kilogramów, z tych 3,5 kg wróciło 1,5 kg, ale to jest sama woda, a z wymiarów nie wróciło nic. Tak więc po praktycznie teraz już 2 tygodniach jestem 8 cm w pasie na minusie, w udzie 2,5 cm, także ja jestem z tego bardzo zadowolona, ale przede wszystkim, kto tą dietę może stosować? Ta dieta jest dla osób dorosłych, więc jeżeli chodzi już do podstawówki, gimnazjum, liceum, nie polecam tej diety. Ta dieta jest dla osób dorosłych, na pewno po 18 roku życia i zupełnie zdrowych. Jeżeli masz problem, nie wiem, z cukrzycą, skacze ci cukier, masz problem z wątrobą, z żołądkiem, cokolwiek, jeżeli jest u ciebie nie gra, tej diety nie możesz stosować i ja nie biorę za to odpowiedzialności. Bo ja tylko Wam przedstawiam ten sposób, który ja sobie wybrałam. I przede wszystkim, to nie jest dieta na odchudzanie. Wiem, że mówię dieta, to nie jest dieta na odchudzanie, what the fuck, o co chodzi, tak? To jest dieta dla tych osób, które tak jak ja cierpią na kompulsywne objadanie się i naprawdę jedzą dużo za dużo, mają bardzo rozciągnięte żołądki i to jest sposób dla takich jak ja, którzy chcą zmniejszyć swój żołądek, a potem normalnie się odżywiać. To nie jest, jeżeli jesteście naprawdę bardzo szczupłe i wymyślicie sobie, o, mam ślub za tydzień, sobie wymyślę, że może nie będę jadła przez 5 dni. To nie jest dobry pomysł. I jeżeli chodzi o dietę jako taką, ja polecam bardzo dużo ruchu, mniej słodyczy, mniej smażonego i naprawdę nie ma możliwości, żebyście stosując ćwiczenia i chudszą dietę, żeby się nie schudły. To jest po prostu niemożliwe i ja nigdy nie wierzę, jak ktoś mówi, że o, ja to po prostu tyję od powietrza. Nie ma takich ludzi, nie oszukujmy się. Po prostu przyznajmy się samym sobie, że za dużo jemy, nie ruszamy się i dlatego jesteśmy za duzi, za grubi i tak dalej, a nie dlatego, że tyjemy od powietrza, tak? Więc generalnie ja już tej diety na pewno nie zastosuję. Mi zależało głównie na tym, żeby skurczyć swój żołądek i żebym nie była przez cały czas głodna, ponieważ ja spożywałam dziennie 5-6 tysięcy kalorii, więc moja przemiana materii stwierdzam, że musi być super, bo normalny człowiek, jakie 6 tysięcy kalorii, to tyje mniej więcej 3 kg tygodniowo, 2-3 kg tygodniowo, a moja waga się utrzymywała na stałym poziomie. Teraz po prostu jem normalnie, nie obżeram się, nie jem 5 batonów czy 5 drożdżówek dziennie, jem normalnie jak każdy człowiek i właśnie na tym mi zależało. I po prostu codziennie sobie biegam godzinę albo 40 minut, a jeżeli nie biegam, to jeżdżę godzinę na rowerze. I uważam, że jest to najlepszy sposób na to, żeby Twoje ciało doprowadzić do ładu i składu. Więc generalnie podsumowując, ja zrzuciłam najwięcej centymetrów z tych miejsc, których nie chciałam zrzucić, bo nie wiem czy wiecie, ale ja niedługo będę miała w talii mniej niż w udzie, co może wyglądać dość groteskowo, także ja już nie mam ochoty się odchudzać, nie chcę mieć w pasie mniej niż 58 cm, bo nie jest mi to do szczęścia potrzebne, a skoro moje dolne partie nie oddają tej masy ani tych centymetrów, to
Okej, okay, tak, nie będę teraz, nie wiem, się głodzić przez całe życie i mówić, o Boże, powinna mieć w udzie 50, a nie mam, o Jezu, i co teraz? Po prostu, nie wiem, jakoś tak ostatnio doszłam ze sobą do ładu i jestem w miarę zadowolona z tego, jak wyglądam. Oczywiście, co nie znaczy, że się teraz znowu zacznę objadać i nie ćwiczyć, bo to nie. Ale teraz dążę do tego, żeby mieć wysportowane, zdrowe ciało, dobrze wyglądać, ale na pewno się nie będę głodzić. Na pewno nie chcę zrobić z siebie suchara, który przy 1,70 m będzie ważyć 50 kg, bo po prostu mi się to nie podoba. A więc kochane, jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie, jeszcze tylko jako ciekawostkę, ale tego, proszę Was, nie róbcie tego, tylko jako ciekawostkę Wam pokażę dziewczyna, która na Masterclass, czyli na tej diecie, na której ja byłam, dostosowywała się do tej diety przez 40 dni, stosowała tę dietę przez 40 dni i schudła 16 funtów, czyli to jest ponad 30 kg. Różnica jest ogromna, ale ta dieta nie powinna być stosowana dłużej niż 10 dni. Stosowanie jej 10 dni to już jest naprawdę, naprawdę przegięcie, a ona stosowała ją przez 40 dni, ale efekty są oszałamiające. Także jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie. Jeżeli chcecie mi coś polecić, dać jakieś rady, to oczywiście też piszcie. I co, żegnam się z Wami, piszcie, jak Wam się to wszystko podobało i całuję Was gorąco. Pa, pa!